Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku informacyjnym, już 12 z rzędu i dzisiaj jest 1 lutego 2012 roku. Jest 17:40, mam ferie zimowe i nudzę się jak w cholerę. Nie do końca nudzę się, ale po prostu taki pół zaspany, pół taki, no, taki nie do końca swojski. Mniejsza o mnie, większa o mój kanał. Otóż, przejdźmy zaraz może do pierwszej rzeczy. Otóż, jak co niektórzy zauważyli na Facebook, tak sprawdzę tylko, F5, no. Dokupiłem sobie do całego mojego sprzętu mały akcesor, małe akcesory, no. Jak mam to nazwać? Małe akcesorium, po prostu. Właściwie na pomysł wpadłem dzięki CTSG, który miał, właśnie już od swego czasu widziałem u niego, jak on miał V-blogi, że używał popfilteru i właśnie już od jakiegoś czasu już przymierzałem do zakupu właśnie takiego cacka na moje własne potrzeby i widzicie jak co z tego wyszło. Ogólnie na mojej stronie Facebook oczywiście link na kanale, jak i tutaj facebook.com/lpandzia, to tu macie właśnie, jak to wygląda. Siu, siu, siu. No i mój nawet kubeczek jest widoczny, o kurde. No i ogólnie powiem wam szczerze, po co ten pop filter? Po pierwsze, okazuje się, że ten pop filter, jak większość z was dobrze wie, jak się witam na początku, to jak na początku jest takie pu, takie bardzo głośne, że nieraz aż wyrywa dosłownie uszy z głowy, takie przywitanie. I powiem wam szczerze, że dzięki temu popfilterowi to dosyć ściszyło się. Po drugie, popfilter właściwie z przeznaczenia jest taką warstwą ochronną przed wybuchowymi głoskami, czyli współgłoskami B, P, więc i można jeszcze jak, że po prostu to jest, chodzi o to po prostu, żeby popfilter przez swoją budowę zatrzymuje ruch powietrza do mikrofonu, więc nie będzie tego takiego syczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to po prostu zwiększa jakość mojej gadki. Może to tak nazwać. Zdjęcia macie tutaj. Na stronie facebookowej. To jest pierwsza rzecz. Odnośnie tego właściwie. Druga rzecz jest taka. Oczywiście, jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem zaraz, to w linku macie, w opisie tego filmiku macie namiary na aukcję Allegro. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo. To jest dokładnie ten sam pop filter, co mam. No dobrze, to jest pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz, trochę poważniejsza. Już od dłuższego czasu zamierzałem się za to zabrać. Nowy komentarz, chwileczka, zaraz zrobi się z tym porządek. No widzicie, moje subskrypcje. Sarazar LP, The Turbo Win, JJ, Turbo Win, Kedozone, Izuanji. Większość to są niemieccy LP-erzy, ale zagrajmerzy, więc mierzę o to, przesłane w pliki na. No, nawet tutaj pisze Gronk, Seeken, no mówię wam. Ale mniejsza o to, zwracając do sedna tematu. Otóż, ja już od swego czasu przymierzałem się do tego, żeby przesłane. Żeby. Odnośnie całej serii Call of Duty, powiem wam szczerze, że ta seria jest dosłownie bólem w dupie. Inaczej tego nie mogę. I powiem wam szczerze, że swego czasu powiedzmy to był pomysł z Rudym, żeby ten, ale powiem wam szczerze, że ten pomysł na dłuższą metę okazał się takim zbiorowiskiem hejtu i tak dalej. Nie, że ja wymiękę przeciwko hejterom, mam ich w dupie dosłownie, że no, tak i mam ich w dupie, że mogę jej banować nieskończoność. Z tym nie mam żadnych problemów, ale druga rzecz jest taka, że po prostu
Miałem zrobić coś takiego po prostu, żeby nie dać filmów tutaj na moim kanale, po prostu jak już odnośnie do rudego kanału. Po prostu żałuję, że swego, może teraz nawet żałuję że troszeczkę, że ja w ogóle się zgodziłem z rudym coś tam nagrać, ale już namawiał mnie do Battlefielda trójki, ale nie chciało mi się, bo większość roboty to i tak ja to odwalałem. I powiem szczerze, że po prostu odnośnie tego to zrobię coś teraz takiego. Playlisty najpierw. Nie według najnowszych. Kto wie, jak można tu ustawić, żeby non-stop było ciągle od A do Z, a nie od najnowszych, bo to mnie wkurza. No dobrze, gdzie to mamy? Zagrajmy razem, Anno 1404. Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood Revelations, Bioshock 2. O! Edytuj. Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 2. I powiem wam tak, że usuń playlistę. Usuwa. Do widzenia z tym. Czy zniknęła też na kanale? Na kanale. Na kanale szukam. A gdzie ja to w ogóle patrzę, baran? Zniknęło, bo nie widzę już tego. Widzę. No, zniknęło. I teraz tak, przejdźmy do drugiej rzeczy. Playlistę zlikwidowałem. Co to ma znaczyć? Po prostu ma to znaczyć, że. Teraz ja przejrzę tylko, czy to są naprawdę wszystkie filmiki. No, i teraz powiem wam szczerze, że usuwam cały Call of Duty, bo powiem wam szczerze, jak co niektórzy moich znajomych z właściwego życia, właśnie kanał, on leci właśnie po Call of Duty, i powiem wam szczerze, że ja musiałem się trochę tłumaczyć, bo wiele osób myślało, że to ja grałem właśnie, a faktycznie musiałem tłumaczyć się, bo faktycznie to Rudy grał i. Po prostu nie chcę, koniec końców, żeby kanał się. Bo dla niektórych osób kanał się właśnie z tym kojarzy. Z grą, którą na pewno nie będę robić drugi raz. Z grą, z serią, którą na pewno nie będę robić. I powiem wam szczerze, że ja nie chcę, żeby ten kanał. Z czystym sumieniem wam mówię, że nie chcę, żeby ten kanał był kojarzony z tym projektem. I dlatego też Avidiarci. Już nic nie ma. Hip hip hura, hip hip hura, hip hip hura, hura, hura. Druga rzecz, trzecia rzecz. Jak wy wiecie o aktach? O aktach jest teraz taka sprawa, że to jest. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Jak będę miał wykształcenie prawnika, to odezwę się może wtedy. Bo tak jak co, to wolałbym posłuchać opinii Ragnaroka. Skośnik Hattie the Manager, który jest prawnikiem. Wielokrotnie o tym wspominał. Wolałbym słuchać opinii moich paru znajomych z Krakowa, którzy też są albo po studiach, albo są w trakcie jeszcze studiów. I wolałbym usłyszeć o nich, czyli osób, które mają coś tam wiedzę na temat prawa i ten, niż. Masy nieogarniętych dzieciaków, którzy non-stop powtarzają na Quake'u, na komiksach i tak dalej, że akta to zło, akta to ten, sram to wam to. Po prostu to jest do dupy. Tak, to jest masowa panika. Chyba nawet Buraczek Cebulaczek pewien filmik na ten temat, ale mniejsza o to. Ja na akta i na sopa i ten nie będę się wypowiadał, bo. Osobiście jestem sceptycznie do tego nastawiony. Nie mówię, że nie, ale jestem dosyć sceptycznie do tego nastawiony. Ja powiem to tak. Jeśli konsekwencje. Ja bym powiedział, że dopiero. Jestem sceptycznie w ogóle do tego nastawiony, ale mniejsza o to.
Co chciałem wam powiedzieć? Otóż okazało się u mnie, że wraz z czasem po wprowadzeniu akta dużo podmiotów zaczęło zgłaszać roszczenia do moich filmów. O dziwo, to co tu widzicie, to jest tylko to jest banalna mniejszość. I reszta to, bo już chyba 30 roszczeń zlikwidowałem. No, oczywiście, do League of Legends okazało się, że Riot Games zaczyna zgłaszać roszczenie. Nie aż te takie upierdliwe roszczenia, ale takie, no, te najmniejsze. Oczywiście nie raczą dać w sporze swoją opinię na ten temat, ale o League of Legends to jeszcze rozumiem, bo to konkretnie Riot Games, Game ID. Konkretnie to od producenta przyszło. I to można jeszcze rozumieć. Co innego nie idzie rozumieć, że na przykład WhatsAppiecie Niepowrót Króla, na przykład dam Warner Bros. To też mało, że oni mają, bo to od filmu Bioshock 37. The Orchid Music. Potwierdzili, że nagranie dźwiękowe w Bioshocku do nich. Bioshock przecież to 2K Games po pierwsze. Co tu mamy? IOA, Independence Online Distribution Agencja? Nie wiem, bo nie pamiętam. Mówię wam, dużo takich upierdliwych, nie ma, mało znaczących podmiotów zaczęło zgłaszać roszczenia. Wam na chwilę pokażę, jak to u mnie teraz wygląda, bo League of Legends to jest co innego. To tam Riot Games ma jak już to prawo. To ja mogę im współczuć, można to tak nazwać. Teraz tak. No, co tu mamy? No, widzicie, jakieś nieznane podmioty. Go Digital MG for a Third Party to tak samo. Cholera wie, co ma do Bioshocka. Tutaj, na przykład, do Assassin's Creed Brotherhood drugiego odcinka zgłosili roszczenia. Swego czasu już dawno, Ubisoft, ale oni nawet przyznali mi rację. Ubisoft mi przyznało rację w tej kwestii. Ale już taki EDG, Germany, to już jeszcze nie raczy odpowiedzieć na spór. Druga rzecz. Music Publishing Right Collection Society też cholera wie skąd. Tu tak samo. Zaraz zgłoszę do tego roszczenia, ale mniejsza o to. Deus Ex Bunt Ludzkości, pierwszy odcinek, tu aż trzy, nie, cztery aż podmioty zgłaszały roszczenia. Tak, po kolei. Przyznali mi rację. IGN, czyli największy, do jeszcze swego czasu największy głosiciel roszczeń, Merlin Funofile. I teraz jeszcze czekam na Kontor New Media i Independent Distribution Online. Na ich odpowiedź. Widzicie, jak tu Clever niby jeszcze. Na Deus Ex piąty part. Co tu jeszcze? Prince of Persia drugi part. APM Music ma roszczenie do Prince of Persia. Wiecie co? To jest takie do dupy. O, to samo do szóstego odcinka. Nie wiem, co oni mają faktycznie do tego. Co tu jest jeszcze? Pierwszy odcinek Assassin's Creed Revelations. No, potwierdzili roszczenie Ubisoft. To jest jeszcze zrozumieli. A przyznali mi rację NG Media UK, więc znów Music Publishing Rights Collecting Society. To tak samo i tutaj jeszcze potwierdzili roszczenie Ubisoft. No, przyznaliście rację. Mówię wam, że to teraz z roszczeniami oni strzelają jak z pepeszki. Kto nie wie, co to jest pepeszka, polecam chwileczkę, gdzie to było w Bitwach Świata Rzeczpospolitej. Mi chodzi o Gazetę Rzeczpospolitej swego czasu. Oni dawali takie zeszyciki z różnymi bitwami. Nie pamiętam historii Rzeczpospolitej, Bitwy Świata, Batalii Wodzowej wszechczasów. Po prostu pepeszka to była radziecka broń z II wojny światowej. Popatrzcie sobie na Wikipedię i będziecie rozumieć, o co chodzi z szybkostrzelnością i pepeszką. Wtedy będziecie wiedzieć. No dobrze, to byłaby trzecia sprawa. Czwarta sprawa. Otóż pewne wróbelki mi doćwierkały do uszów. Nie jestem nawet teraz wiedzieć, jak się to odmienia, cholera z tym, że Ubisoft, YouTube właściwie zmienia wraz z 1 marcem obowiązkowo wszystkie kanały na tak zwany, na najnowszy wygląd. Jak to by wyglądałoby? Jak co niektórzy wiedzą, cholernie by to wyglądałoby w ten sposób. No, może niektórzy już się przyzwyczaili do tego, ale no, to miałoby swoje. Nie wiem, co o tym zbytnio sądzić.
Powiem wam tak, od czasu do czasu ja będę włączać tą nowszą wersję, żeby sam się zaznajomić z opcjami i tak dalej. Ale no, i żeby się tak wprowadzić no, w ustawienia i tak dalej. Ale tak głównie, póki co, zawsze będę z powrotem wracać do nowego. Aż do 1 marca zobaczymy, czy faktycznie YouTube zmieni wygląd 1 marca. No dobrze, już 15 minut, o kurde. Kolejna rzecz. Aha, jako że niektórzy, no już trochę spóźnione ta informacja jest, ale jako że niektóre osoby właśnie poprosiły mnie, playlisty, tu mamy właśnie ścieżka Rosza i ścieżka Jorweta. Parę osób mnie grzecznie poprosiły, podkreślam, grzecznie poprosiły. Czy nie mógłbym zrobić jeszcze odcinka z zakończeniem, gdzie zamiast tam normalnie Jorweta idziemy po Triss, to normalnie, gdzie Jorweta idziemy ratować Saskię, no do Eihard i tam Saskia i tak dalej, i tak dalej. Czy ja nie mógłbym zrobić wyjątek i zrobić jeden taki odcinek poboczny, gdzie zakończenie, ale gdzie ratujemy Triss? Proszę bardzo, grzecznie poprosiliście, to macie. Zagrajmy Wiedźmin 2, ratujemy Triss. Chcecie, to macie. Poprosiliście, no to macie. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Wiedźmina 2. Więc w sumie na, wiem, że CD Projekt niby tam 16 zakończeń w Wiedźminie 2, z czego 6, 3, 6, fu! Co dzisiaj mam z tym... mój łeb jakoś nie myśli dzisiaj. Źle myśli, całkowicie inny tłok, tok. Myślenie mam dzisiaj. Macie 3 z 16 zakończeń z Wiedźmina 2 na moim kanale. I teraz tak. Co następna rzecz, o której chciałem z wami pogadać? Otóż projekt na luty. Fuh! Co ja to dzisiaj mam z gawoszką? No. Wracamy na stronę facebookową. Tu już jakieś 3 osoby niby skomentowały, lubią zdjęcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja do swojego czasu dałem dwie ankiety, ale ja podejrzewam, że ankiety na Facebook to raczej nie docierają do was, bo niektórzy faktycznie oni nie lubicie ankiety na Facebook. Jak już to będę na YouTube i tak dalej, dawać ankiety i może coś tam wykombinuję inaczej. Ale wracając do właściwego tematu, to tak, dałem dwie ankiety, powiedzmy 200-250 głosów, zaliczmy to jako legalne. I tak, otóż pierwsza rzecz, czyli ta niższa, bo starsza. Które projekty powinny być priorytetowe w lutym? O co mi chodziło? Chodziło mi o to po prostu, które te projekty będą, tylko które projekty chcecie szybciej, które później. Na które najpierw macie chęć, a które później. Oczywiście zwycięzcą okazał się Prince of Persia Zapomniane Piaski, na drugim miejscu Rome Total War, na trzecim miejscu Portal 2, na czwartym miejscu Anno 1404 Wenecja. I w miarę będę się tego trzymał. Odnośnie Prince of Persia Zapomniane Piaski, Portal 2 i Anno 1404 Wenecja, tego, to nie ma problemu tego, co w Rome Total War. Otóż w Rome Total War była jeszcze taka sprawa, jaką nację wybrać. Otóż, jako że Facebook mi jakoś nie pozwalał powyżej 10 opcji dać, musiałem to jako skrócić. I skróciłem to w ten sposób, że podzieliłem to według kręgu kulturowego, czyli Rzymianie, Barbarzyńcy, Helenowie i nacje pustynne w Sonie. I no ba! Daliście mi jasno to zrozumienie, że chcecie Rzymian. I teraz się zastanawiam między rodem Juliuszy, rodem Brutusów, ród Scypionów. Który z tych nacji będę grał, to ja we własnym zakresie zobaczę. Nie wiem, może ród Juliuszów. Ród Juliuszów to on ma do siebie, że będziemy musieli ciągle z barbarzyńcami infrastrukturę, wszystko od nowa budować i no. No, to i są walki przeciwko barbarzyńcom. Później, no oczywiście, że ta Scipioni i Brutusi, ale to jest mniejsza. Ród Brutusów to ma do siebie, że będziemy musieli na Greków, na Pont i tak dalej iść, na Egipt. Ze Scipionami to jest sprawa, że najpierw na Kartaginę, Numidię, Hiszpanię, ewentualnie Egipt też. No mówię wam. I ja myślę, że do którą nacją koniec końców, to ja myślę, że raczej Juliuszami będę grać, bo Juliuszami wielokrotnie grałem i ciągle mnie ta
ciągle mnie Juliusze zachwycają. Nie wiem czemu, ale po prostu mnie. Nie wiem, czy z powodu samej nazwy, ale po prostu Juliusze mnie tak. No. Ewentualnie też jest taka opcja, że ja znajdę sobie mod, który tworzy jedną, tylko jedną nację rzymską. Ale wiecie co? Nie. W ogóle szanie ten pomysł. Będą wszystkie cztery nacje rzymskie i jedziemy. Bo co to jest Rome Total bez wojny domowej? No. Kto grał, to wie, że później będzie wojna domowa. Nieraz jest wojna na trzy fronty i no. Trzy fronty minimum. No, i to byłoby na projekty na luty. Na luty, coś ja chciałem jeszcze w tym w sensie powiedzieć. Aha, ja wiem, że dzisiaj 1 lutego nic nie wgrałem. Może jeszcze dzisiaj w nocy coś puszczę. No bo zobaczcie, menedżer filmów, nic tu nie ma na 1 lutego. I tak, dzisiaj nagrałem. Tu. Do konwersji scalenia. No, powiedzmy troszeczkę Prince of Persia, zapomniane piaski. Chwileczkę, zaraz powinno to się skończyć. No, za chwilę to powinno się. Ten plik tu. To polecenie. Chociaż chwileczka. Nawet nie muszę czekać, aż się to zakończy. Mogę zaraz tak to wsadzić. Chociaż chwileczka. Jo. Tak. Tak. Wsadzę. Tak. I teraz tam. No i może jeszcze, jeśli mi się uda, to jeszcze dzisiaj wsadzę jeden odcinek Prince of Persia Zapomniane Piaski. Jutro może wsadzę jeszcze kolejnego, żeby było tak już, że no, jeden odcinek na jeden dzień. I tego będę się raczej trzymał. Co do konkretnej ramówki na luty, to jeszcze się zastanowię, bo przypominam, że League of Legends to jest tak poboczny, to tak okazyjnie, jak co jakiś czas, może jakiś odcinek wpuszczę, może nawet jutro puszczę jakiś odcinek, się zobaczy. Druga rzecz. Nie, co to, żadna druga rzecz. I wtedy właśnie pozostaje Portal 2, Anno 1404 Wenecja i Rome Total War. I teraz właśnie będę musiał kombinować z ramówką, czy Prince of Persia Zapomniane Piaski. Mi się wydaje, że to mi zajmie dobre. Ile? 6-9 godzin? 12 odcinków, 12 do 18 odcinków, czyli to jest od połowy do 2 trzecie miesiąca. Wtedy resztę bym spędził na. No, na Rome Total War. To mi starczyłoby w sumie w 12 odcinkach. Może nawet starczyłoby. Nie wiem. 12 odcinki to są 6 godzin. Może mi nie starczy właśnie. To jest strategia, zapominam o tym. No i odnośnie ramówki to będę musiał się zdecydować. Bo Portal 2, ewentualnie zrobię tak jak w grudniu, że dwie osobne ramówki dla głównych, ewentualnie dla pobocznych. Dwie osobne ramówki zrobię. Albo też po prostu Portal 2 i Anno 1404 Wenecja będą w następnym miesiącu. Ale to jeszcze się wszystko okaże. Na pewno zobaczycie w tym miesiącu Prince of Persia Zapomniane Piaski, bo już pierwszy odcinek zaraz będzie. Rome Total War też raczej. I zobaczy się z czasem, czy coś, może jeszcze wcisnę Portal 2 lub Anno 14. Nie, Portal 2 jak już wcisnę. Bo chcieliście, żeby będzie przed Anno 1404 Wenecją, a po drugie Anno 1404 ma w dodatku Wenecję chyba z 15 lub 18 misji, więc to by, no, 15 dni, 18 dni by potrzebowałbym, żeby to wszystko zaplotować. No dobrze, to wtedy byłoby na tyle. Więc, jeszcze się tak zastanawiam, czy pewien temat jeszcze ruszać, ale jeszcze chyba go zostawię dla siebie, bo oczekuję pewnego patcha do pewnej rzeczy i. No, odstawię jeszcze jeden temat, ale to później. W późniejszym czasie będę z wami na ten temat gadać, więc to byłoby na tyle, więc miłego wieczoru jeszcze wam życzę. No, przynajmniej ja mam 18 teraz, więc. Kultura się kłania. Na razie.